bezpieczeństwo żywnościowe tego kraju. Jest zagrożone dlatego, że napływa nie tylko zboże, przetworzone śruty, też wpływają poszczególne produkty rolno-spożywcze, które dostają się na półki sklepowe, a my jako konsumenci i nasi mieszkańcy powiatu włoszczowskiego, jędrzejowskiego czy naszego całego województwa świętokrzyskiego i całego kraju spożywają te produkty. Nie działają w ogóle instytucje państwa. I to, że my tutaj stoimy i nie pracujemy w swoich gospodarstwach, to, że nie jesteśmy ze swoimi rodzinami, to nie jest nasza wina, to jest wina Donalda Tuska. Dzień dobry, znajdujemy się na Głowicach, na prądzie. Kolejny dzień protestu rolników. Proszę powiedzieć, czy ta forma, którą do tej pory znamy, będzie kontynuowana, czy coś się zmienia w tym temacie? Witam szanownych państwa, witam przedstawicieli powiatu włoszczowskiego i jędrzejowskiego, bo tutaj właśnie z tych dwóch powiatów są również koledzy z powiatu opatowskiego, przedstawiciele Solidarności Rolniczej. Nasz protest trwa już 44 dni. Szanowni państwo, i jak widzicie, jest to forma obecnie pikiety, ponieważ też nie chcemy zbytnio utrudniać życia mieszkańcom, które chcą dojechać do swoich domostw, do swoich rodzin, żeby dojechać na święta wielkanocne, święta rodzinne. My będziemy protestować przez okres świąt, bo nie możemy zaprzestać tego protestu, bo gdy rozwiążemy protest, no to musimy go ponownie zawiązywać, ale nasz protest ma wyjątkowy charakter, charakter symboliczny, ponieważ rozmowy z ministrem trwają, które nie przynoszą żadnych efektów. Odnośnie tych rozmów, które przeprowadzaliśmy w Jasionce, to rozmowy się zakończyły fiaskiem, nie były wystarczające, jakieś śladowe tylko ilości mówienia o tym, że jakieś dopłaty, nie wiemy dokładnie ile. Nie ma żadnej globalnej przedstawionego działania odnośnie tego, jak mamy wyjść z tego impasu związanego z napływem zboża z Ukrainy nielegalnego, które jest zbożem niesprawdzonym, które ma zagrożenie fitosanitarne, bo nie jest sprawdzane na pozostałość różnych szkodliwych substancji. Chcę tylko podać przykład. Jeden z producentów, jest to oczywiście drogą pantoflową przekazywane, sprzedał 200 ton do firmy niemieckiej. Wykryto tam substancje szkodliwe, niedopuszczalne i pomieszało się to w silosie 2000 ton i ten rolnik ma być obciążony, że sprzedał nieodpowiednie zboże i dosypał do dobrego zboża, do żyta niemieckiego, do przedsiębiorcy. A w naszym przypadku wszystko jedzie, wolna sielanka, nikt tego nie sprawdza. Nie działają w ogóle instytucje państwa i to, że my tutaj stoimy i nie pracujemy w swoich gospodarstwach, to, że nie jesteśmy ze swoimi rodzinami, to nie jest nasza wina, to jest wina Donalda Tuska. Donald Tusk jest premierem naszego kraju i on bierze odpowiedzialność za kraj. Wiadomo, że wiele zaniedbań było za poprzedniego rządu, że zostało zboże techniczne sprowadzone. My też strajkowaliśmy jako Solidarność Rolników i chcę się odnieść do wypowiedzi wczoraj w sejmiku, radnego sejmiku Leszka Wawrzyła, który powiedział, że to jest protest polityczny. Chcę, szanowny kolego Leszku, ci zwrócić uwagę, że to nie jest protest polityczny i nie jest to prawdą, że mówiłeś, że za poprzedniego rządu nie strajkowaliśmy, bo strajkowaliśmy jak rządziła Zjednoczona Prawica i strajkujemy również dlatego, że dzieje się źle w rolnictwie i my jesteśmy przedstawicielami rolników, nie urzędników i zawsze będziemy walczyć, naszym dobrem nadrzędnym będzie rolnictwo, będzie bezpieczeństwo żywnościowe tego kraju, a bezpieczeństwo żywnościowe tego kraju jest zagrożone dlatego, że napływa nie tylko zboże, przetworzone śruty, też wpływają poszczególne produkty rolno-spożywcze, które dostają się na półki sklepowe, a my jako konsumenci i nasi mieszkańcy powiatu włoszczowskiego, jędrzejowskiego czy naszego całego województwa świętokrzyskiego i całego kraju spożywają te produkty. Chcę podkreślić, że będziemy protestować, mamy dyżury na święta ustalone,
Protest nasz będzie trwał, mamy zarejestrowany do 12 kwietnia, ale zamierzamy ten protest przedłużać z tego względu, że będziemy konsekwentnie protestować do wyborów do Europarlamentu. W końcu rząd musi zrozumieć, że mamy rację. Przykładem tego jest sondaż 100 dni tego rządu, 79 negatywnego poparcia rządu Donalda Tuska. Także szanowny premierze Donaldu Tusku, no musisz wyciągnąć konsekwencje z tego, że trzeba się zająć rolnikami, trzeba się zająć rolnictwem, trzeba się zająć konsumentami, aby te słupki ci nadal nie spadały, bo przecież koalicja może się w każdej chwili rozsypać, bo koledzy cię poproszą. No dlaczego przez ciebie mają stracić panowanie, nie mieć posad, nie mieć stołków, no bo to przede wszystkim o to chodzi. To nie chodzi o dobro nas wszystkich obywateli, dobro nas wszystkich konsumentów, tylko chodzi przede wszystkim politykom o dobro ich stanowisk, ich stołków, tak jak już podkreślałem. Chcę tylko powiedzieć jeszcze, szanowni państwo, że zachęcam innych rolników, dziękujemy tym, którzy tutaj u nas byli, którzy prowadzili dyżury, którzy byli tu z nami. Wielu rolników tu, no dzisiaj jest może nie nas tak liczne grono, ale każdy ma pracę polowe, pogoda ku temu sprzyja, każdy ma pracę, ma rodzinę, rozumiemy wszystko i nie chcąc utrudniać innym użytkownikom tej drogi, żeby dotarli na czas, byli w swoich rodzinach, życzymy wam wszystkiego z okazji nadchodzących świąt, wszystkim mieszkańcom naszego powiatu włoszczowskiego, jędrzejowskiego, całego świętokrzyskiego i wszystkim tym, którzy słyszą tą wypowiedź moją, zdrowych, spokojnych, wesołych świąt, wielkanocnych, refleksji i wyciągnięcia konsekwencji, że to nasze poparcie prawie 80% rolników, którzy protestują w słusznej sprawie, żebyście tą refleksję sobie przemyśleli, że to jest słuszna sprawa i żebyście nas wspierali w wszelakiego rodzaju sposób, a na czas wielkanocny szczególny, to nawet i modlitwa jest skazana za nas rolników, za nas konsumentów i za nasz kraj, za naszą ojczyznę, abyśmy się modlili, abyśmy mogli obronić ją przed wieloma zagrożeniami między innymi takimi, jak jest to zagrożenie właśnie spowodowane przez napływ nielegalnie przyjeżdżających do naszego kraju produktów żywnościowych. To przede wszystkim uderza w bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego i myślę, że niebawem się spotkamy. Dziękuję bardzo.